modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok. Proszę Łukasza Zaczyńskiego o zdecydowanie 11-12 tysięcy na boisko, ponieważ te boiska cały czas pękają. Staraliśmy się zdobyć dofinansowanie z ZIS-u czy z innych instytucji, jednakże oczywiście jest to psychologia, że nikt tego nie zrobi. Jeśli my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. W tym momencie zagrażają na trochę bezpieczeństwo, bo to już takie burby, no i łatwo nowe zdjęcić, czy zawsze można dojść do czegoś poważniejszego. Mamy zdjęcia, ktoś to zobaczy, jak to wygląda. No i dlatego wyznaczymy te pieniążki, a zadanie wypada na spole szkół ogólnokształcących, ponieważ nawet jeśli dołożymy 30 tysięcy, które dała Komisja Edukacji, to zadanie mogłoby być zrealizowane, jeśli nie weszłoby w przetargu. Jednakże nasze miasto działa tak, że po przetargu to najwyższe niż bez przetargu. Ponieważ firmy, które zdecydowały się zrobić to taniej, w normalnych koszach, jeśli wejdą do przetargu, no to na kwota już jest znacznie wyższa. To jest jakaś nowa cenowa, która po prostu nie pozwala w przetargach zejść poniżej jakiejś kwoty i niestety to zadanie musimy ruszyć w przyszłość. No i co pani będzie robiona z tego? Tak było na ogrodzenie i tak dalej. Tak? Nie, no to miało być na wierzchni. Nie wiem, jak Komisja Edukacji postąpi z tym 30 tysiącami, czy zostawi na zakres programu terenów rekreacyjnych, ale ja doszłem do wniosku, że jednak 30 tysięcy, które 12 czy 42 na zakres programu terenów rekreacyjnych, 30 tysięcy chyba starczy, a to jest dosyć pilna sprawa, żeby to naprawić. Nie wiemy, nie? Komisja Edukacji, nie wiemy. Ja pisałem pani Szafanie Zmyla, w tej sprawie powiedziałem, że może jej wpisu do szafki ma w szansę, ale nie wiem, czy to nasze decyzje. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oświadczenia i komunikaty, proszę Państwa, do zapytania.